Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa w poniedziałkowe popołudnie i zapraszam na informacje. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji bezpieczeństwa w Europie, a także rozbudowy militarnej Rosji. Zgodziliśmy się, że przede wszystkim czego potrzebujemy, to jest jedność europejska, jedność i jeszcze raz jedność, że zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Sojuszu Północnoatlantyckim po pierwsze powinniśmy działać wspólnie i w porozumieniu co do każdego działania, które podejmujemy. Tak wszyscy razem, jak i każdy z osobna, to po pierwsze. Po drugie, że przede wszystkim potrzebujemy jedności, że cały świat, że także i ci, którzy dzisiaj z nami prowadzą różnego rodzaju dyskusje, jak również i ci, którzy tworzą pewne napięcia międzynarodowe, muszą tutaj widzieć jedność, bo tylko tą drogą jesteśmy w stanie obronić pokój, obronić prawo międzynarodowe, które tutaj ma znaczenie fundamentalne, bo jeżeli prawo międzynarodowe jest przestrzegane, to wtedy nie ma zagrożenia wojną, wtedy jest pokój. Więc o tym mówiliśmy przede wszystkim. No oczywiście poruszona została także kwestia mojej inicjatywy ustawodawczej u nas w kraju, którą mam nadzieję zostanie rozwiązany problem, który narósł wokół Sądu Najwyższego. Przedstawiłem swoje stanowisko w tej sprawie, przedstawiłem też, powiedziałem, jakie intencje mi przyświecały, wyraziłem nadzieję, że to pozwoli zakończyć te dyskusje pomiędzy Komisją Europejską a polskimi władzami, jak również i uzdrowi sytuację w Sądzie Najwyższym w Polsce, gdzie dzisiaj jest trudna sytuacja i mam nadzieję, że dzięki temu uda się to rozwiązać. Mam także nadzieję, że ta propozycja zyska przede wszystkim poparcie w parlamencie. Chcę powiedzieć, że z satysfakcją przyjmuję głosy ze strony opozycji, które pozytywnie się do tego odnoszą. Potrzeba większej asertywności wobec żądań Komisji Europejskiej, podkreśla poseł PiS-u Marek Ast, odnosząc się do reformy ustawy o Sądzie Najwyższym. Obecnie Polska za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej musi płacić karę 1 000 000 euro dziennie. Takie orzeczenie wydał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wobec tego prezydent Andrzej Duda zaproponował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Już w ubiegłym roku ze strony pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego padły deklaracje o konieczności zmian w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Powstaje jednak pytanie, czy będą zmiany, czy Izba całkowicie zniknie. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził zgodność przepisów regulujących funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej z Konstytucją, wydawało się, że jednak raczej chodziłoby o poprawki dotyczące ustawy o Sądzie Najwyższym niż tak daleko idące zmiany. Tymczasem prezydent Andrzej Duda chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej. To nie oznacza, że nie będzie odpowiedzialności zawodowej sędziów i że nie będzie w Sądzie Najwyższym tych sędziów, którzy w tej kwestii będą decydowali. Będą. W miejsce dotychczasowej Izby Dyscyplinarnej miałaby powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sędziów. Choć opozycja popiera pomysł prezydenta, Zjednoczona Prawica uważa ten krok za brak asertywności. Najistotniejsze znaczenie ma wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. I Polski Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie orzekł, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie i Izby Dyscyplinarnej sędziów organizacji wymiaru sprawiedliwości działa ultra vires, poza wszelkimi uprawnieniami, które zostały przekazane przez Polskę w umowie stowarzyszeniowej. Bo jak zauważa poseł, Komisja Europejska nie przestanie mnożyć swoich żądań. Kolejne mogą dotyczyć na przykład Krajowej Rady Sądownictwa. Tę ślepą uliczkę porozumiewania się z Komisją Europejską, z nadzwyczajną kastą, ze starymi sędziami, pan prezydent brnie. To jest droga donikąd. Ten projekt, te propozycje w mojej ocenie nie rozwiążą tych konfliktów. Tymczasem rząd przygotowuje swoją wersję reformy. Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym jest na ostatnim etapie prac międzyresortowych. Ministrowie wskazują, że projekt zakłada dalszą reformę sądownictwa.
Dziś trzecia rocznica śmierci premiera Jana Olszewskiego. Wielki Polak i patriota, wspomina premier Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych. Szef rządu złożył kwiaty na grobie zmarłego polityka. Jan Olszewski urodził się w 1930 roku. W czasie wojny działał w Szarych Szeregach, a w 1944 roku włączył się w Powstanie Warszawskie, mimo że nie dostał odgórnego przydziału. Po wojnie jako adwokat bronił opozycjonistów w procesach politycznych. Zaangażował się w organizację NSZZ Solidarność. W grudniu 1991 roku został premierem pierwszego niekomunistycznego rządu. Był osobą krystalicznie uczciwą i wierną swoim poglądom, a jednocześnie ogromnie odważną. Udowadniał swoją niezłomność wielokrotnie. Najpierw podczas II wojny światowej, później przez cały okres PRL-u oraz III RP. Napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wraz z sekretarzem generalnym PiS-u Krzysztofem Sobolewskim i prezydenckim ministrem Paweł Szrotem w trzecią rocznicę śmierci Jana Olszewskiego złożyli kwiaty na jego grobie. Jan Olszewski od 2006 roku był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w 2009 roku odznaczono go Orderem Orła Białego. W środę niemalże w całej Polsce odbędą się protesty rolników. Ich organizatorem jest Agrounia. W całej Polsce już teraz mamy zgłoszone 44 strajki i ciągle dochodzą do nas kolejne zgłoszenia. Ja też oficjalnie zapraszam wszystkie organizacje rolnicze i konsumenckie do tego, żeby się przyłączały do tego, co my robimy. Polski rząd nie panuje nad sytuacją. To, co teraz się dzieje, zagraża bezpieczeństwu ekonomicznemu Polski. To przełoży się bardzo mocno na produkcję żywności. W różnych miejscach kraju wyjadą rolnicy, którzy są zrzeszeni nie tylko w Agrounii. Mówił lider Agrounii Michał Kołodziejczak. W ostatnim czasie zrobiło się o nim głośno w kontekście rzekomego użycia wobec niego oprogramowania szpiegowskiego Pegasus. Michał Kołodziejczak w mediach społecznościowych podkreślał, że to element walki z opozycją i innym zdaniem, które reprezentuje. Rzecznik koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn, odnosząc się do tej sprawy, podkreślał, że metody pracy operacyjnej są prowadzone zgodnie z prawem, a zarzuty dotyczące jej wykorzystywania do celów politycznych są nieprawdziwe. Lidera Agrounii zaczęła wspierać opozycja. Michał Kołodziejczak pokazał się m.in. na wspólnej konferencji prasowej z prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Jest lekko podkręcany, tak? Jest być może nie jest wytrawnym graczem na scenie politycznej i daje się wpuszczać w pewne obszary, w pewne tematy czy w pewną narrację. Dzięki temu jak gdyby staje się takim nowym pupilem opozycji. Wicekanclerz i minister gospodarki Niemiec Robert Habeck zapowiedział poszukiwania alternatywy dla rosyjskiego gazu. Skrytykował możliwość uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Federalny minister gospodarki i ochrony klimatu na łamach francuskiego dziennika podkreślił, że niemiecki rynek gazu jest całkowicie zderegulowany. Zapowiedział potrzebę lepszego przygotowania się do następnej zimy. Sytuacja geopolityczna zmusza do tworzenia nowych możliwości importowych i dywersyfikacji dostaw. Nazwał to polityką bezpieczeństwa. Odniósł się również do projektu gazociągu Nord Stream 2, który nadal nie jest otwarty. Firma zarządzająca Nord Stream 2 musi najpierw spełnić warunki uzyskania zezwolenia. Geopolitycznie Nord Stream 2 nie tylko wzmacnia naszą zależność od rosyjskiego gazu, ale także skupia się na jednej zagrożonej trasie dostaw. Nord Stream 2 zwiększa potrzebę dywersyfikacji dostaw gazu. Ostatnie tygodnie i konflikt na wschodzie Ukrainy wzmogły także nasze obawy, że Rosja może wykorzystać dostawy gazu wbrew niemieckim interesom. Polityk nie wyklucza żadnej możliwości, która zmusiłaby Rosję do wycofania się na wypadek ataku na Ukrainę. Niemiecki minister wypowiedział się w sprawie wycofania energetyki jądrowej i węglowej. Zapewnił, że robi wszystko, aby wyjść z węgla do 2030 roku. Teraz dziękuję już Państwu za uwagę. Zapraszam ponownie o godzinie 18:05. Dobrego popołudnia, do zobaczenia.